Jeśli brakuje Ci pomysłu na prosty obiad, zapraszam Cię dziś na wyjątkową i bardzo prostą zapiekankę z cukinii z mięsem mielonym i dużą ilością warzyw. Taka zapiekanka robi się ekspresowo, a za każdym razem smakuje przepysznie. Do środka możecie dodać swoje ulubione warzywa, dzięki temu taka zapiekanka za każdym razem może smakować inaczej. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zaczynajmy! Umytą i osuszoną cukinię kroję w długie plastry. Jeśli wolisz, cukinię możesz pokroić w talarki. Plastry cukinii układam na desce i opruszam ją z obu stron dużą ilością soli. Dzięki temu cukinia puści nadmiar wody. Cukinię odstawiam na kilka minut. W tym czasie ulubioną cebulę kroję w drobną kostkę. Paprykę kroję w kostkę. Jeśli chcesz, możesz użyć tu kolorowych papryk. Dzięki temu danie będzie wyglądać bardziej apetycznie. Do tego dania wykorzystuję również fasolkę szparagową, która zalegała mi w lodówce. Jeśli chcesz, możesz ją pominąć. Fasolkę kroję w niewielkie kawałki. Umytą i obraną marchewkę ścieram na tarce o dużych oczkach. Gdy cukinia puści wodę, dokładnie ją z niej osuszam za pomocą ręcznika papierowego. W głębokiej patelni rozgrzewam oliwę. Na patelnię dodaję przygotowane wcześniej cebulę, paprykę, marchewkę oraz fasolkę. Dodaję także przeciśnięty przez praskę czosnek. Warzywa podsmażam przez kilka minut, aż lekko zmiękną. Następnie dodaję ulubione mięso mielone. Ja wykorzystuję mięso wieprzowe, ale Ty możesz użyć takiego, jakie lubisz najbardziej. Składniki doprawiam sosem sojowym oraz przyprawami. Jeśli nie używasz sosu sojowego, dodaj więcej przypraw. Mięso dokładnie rozdrabniam i podsmażam je, aż straci surowość. Gdy mięso będzie usmażone, na patelnię dodaję pomidory krojone z puszki oraz koncentrat pomidorowy. Zawartość patelni podsmażam, aż odparuje z niej nadmiar wody. W naczyniu żaroodpornym układam plastry cukinii, posypuję je niewielką ilością tartego żółtego sera. Następnie wykładam połowę przygotowanego farszu z mięsem i warzywami. Farsz posypuję serem, ponownie wykładam plastry cukinii, które również posypuję serem. Następnie wykładam pozostały farsz, ponownie ser i plastry cukinii. Górę zapiekanki posypuję pozostałym serem. Zapiekankę piekę pod przykryciem w 200 stopniach Celsjusza, grzanie góra-dół przez około 30 minut. Po tym czasie naczynie odkrywam i piekę kolejne 10 minut, aż góra zapiekanki się zrumieni. Gotową zapiekankę kroję na mniejsze porcje i podaję. Napisz w komentarzu, jakie danie z dodatkiem cukinii lubisz najbardziej. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Smacznego!